Cześć wszystkim! Znowu Pony 7. Dalszy ciąg. Wiedźmina 3. Dodatek Serce z Kamienia. Dobra. Zwalmy tą ścianę. I zobaczmy. Potwór ciągle może tu być. Okej, więcej tych ludzi. I to jedna z pochodni. To żołnierze z twojej eskorty? Tak. To oni. Vern, Miklas. Biedni chłopcy. Bestia się z nimi nie cackała. Uratowali mi życie. Dobrze ich znałaś? Tego poznałam dziś rano, ale z Vernem służyliśmy jeszcze pod Dorian. Miklas zaciągnął się do wojska dopiero w Jule. Przykro mi. Kiedy zabijesz bestię, trzeba będzie tu kogoś przysłać, żeby pozbierał wszystkie ciała. Tak. Należy im się godny pochówek. Co tu się właściwie stało? Weszliśmy tutaj, Miklas zaczął badać ślady, wtedy zaatakowały nas utopce. Chłopcy dosyć szybko się z nimi uwinęli, ale Franz oberwał w nogę. Zostaliśmy trochę z tyłu. Miałam go opatrzyć. Noa stał na straży. Nagle pojawił się potwór. Noa pchnął mnie w kierunku wyjścia. Sam rzucił się do walki. Kiedy się odwróciłam, zobaczyłam, że leży na ziemi cały w tej klejącej mazi. Wróciłam po niego i zaciągnęłam tam, gdzie nas spotkałeś. A potwór? Miklas i Vern go odciągnęli. I słono za to zapłacili. Ale jednak widziałaś, co was zaatakowało. Wszystko działo się tak szybko. Nie przyjrzałam się. Widziałam go tylko z tyłu. Wiem, że był wielki i obślizgły. Okej. Okay. Nie wiem, co to mówi. Trzeba się tu rozejrzeć. Jest tu człowiek, którego opatrywałaś? Franz? Nie widzę go tu. Myślisz, że potwór go porwał? Możliwe. Stąd pewnie przypełzł potwór, albo tędy uciekł. Głęboko tu. Niższy poziom kanałów jest zamknięty, ale Vern, dowódca, miał przy sobie uniwersalny klucz. Poszukam go. Okej. Dobra. Weźmy pochodnie. Nie będę marnował kota. I zobaczmy, co tu mamy. Na dole coś się rusza. Słyszymy to. Rany cięte jak od miecza, to raczej nie jest robota potwora. Tak, to ten oddział się nimi zajął. Okej. Okay. Melitch, co to jest? Pewnie jakiś miecz, albo coś ten deseń. Dobra. Mamy ten klucz. To dobrze, ruszajmy. Czy coś tu jeszcze mamy? Oczywiście, jakieś pakunki. Wszystko opłaca się zbierać. Reguła każdej gry RPG, nie tylko Wiedźmina, ale Wiedźmina w szczególności. Dobra. Do wymiaru. Ponoć po mieście krąży legenda, że ten potwór to królewicz zaklęty w ropuchę. Słyszałam. Wiele kobiet dało się na to nabrać. Prosiłabym tego, kto rozpuszcza takie plotki. Czyli w to nie wierzysz? Skończyłam medycynę, a nie literaturę. I od dawna nie wierzę w bajki. Dobra, zobaczmy tą kobietę. Nieszczęśniczka. Przyszła tu odczarować królewicza, a jedyne co znalazła to potworną śmierć. Zdecydowanie. Dobra. Szanie, więcej uważaj, topców. To ma dużo HP-ków. Może to troszkę zająć. Okej, na sam poziom. Okej, nie mogę robić potężnych ataków z pochodnią. Chciałem wykonać na nim to
to rozpłatanie, ale dobra. Z nimi będziemy mogli się tak pobawić. No, dawaj. Przeszła ci oko. Okej. To jeszcze parę ich jest, może bierzemy wszystkie na raz. No chodźcie, to. A, ty się nie zapalisz, co? No chodźcie. Okej, to było. Chodźcie. Okej, jeszcze jeden tam został. Tak są podpaleni, to chyba zasłanie szybkich ciosów, to czy potężnych ciosów nie działa na nie. Okej. Okay. Tam jest jeszcze jeden. Chłopce tak przy okazji są wrażliwe na itni. Więc powinno one dobrze na nich działać. Obrzydliwe stworzenia. Nic nie jest. Nie, wszystko w porządku. Hmm. Zobacz, tam leży Franz. Okej. Okay. Raczej to, co z niego zostało. Co za bestia mogła zrobić coś takiego? Sporo tu utopców. To coś znaczy? Hmm. Potwór najwyraźniej ich nie atakuje. Może to, co tu grasuje, żyje z nimi w jakiejś symbiozie. Hmm. Dobra. Ciekawe. Co takiego? Mówiłeś, że Franz został ranny w nogę, tak? Mhm. Trochę powyżej kolana. Czym ją opatrzyłaś? Zdążyłam tylko zdezynfekować spirytusem. Czemu pytasz? Zobacz. Wygląda na to, że potwór odgryzł Francowi tę nogę. Pozostałe ciała nie były naruszone. To znaczy oprócz ran odniesionych w walce. Zaraz, zaraz. Sugerujesz, że potwór lubi smak alkoholu? Mhm. Najlepiej zmieszanego z krwią. No dobra, ciekawe. Raczej nic nie wskuramy. Ciekawy wniosek. Znaleźć leże. Jestem tuż za tobą. No raczej. Ej, więcej utopców. Odprawimy. Nie chcę marnować żadnych dodatkowych tych eliksirów. Mówimy jak będzie grom teraz, żeby zwiększyć trochę obrażenia, ale nie jest to potrzebne. Dobra. Tak. Szukajmy zwłoki. To jest jakiś błąd, mam zaznaczonego tutaj jakiegoś przeciwnika, ale nic nie ma. Okej. Okay. Zbieram wszystko, co się da. Lepsze zapasy są mile widziane. Okej, okay, co my tutaj mamy? Przyszła tu odczarować królewicza. Jedyne, co znalazła, to potworne śmierć. Okej. Kolejny jakiś ślad. Dani, może pobierzesz próbkę stąd? Tak, a razem z nią ziemię, gruz i odchody utopców. Potrzebuję czystej próbki. Najlepiej z leża. Ej, wybredna kobieta. Dobra. Okej, tu mamy jeszcze jakieś rzeczy. Się temu przyjrzymy. Okej, tutaj też jest coś. Nieszczęśniczka. Ta. Przyszła tu całkiem sporo śluzu. Może wystarczy, znalazła to potworną. Wystarczyć to może by i wystarczyło, ale ten jest zanieczyszczony.
Tak, ten sam tekst. Dobra. A fajne, że wyćmienie 3 składniki alchemiczne i rzemieślnicze nie ważył kompletnie nic. Więc można zbierać tyle, ile tylko się widzi. To jest bardzo fajne. Okej. Przyszpilił mnie tutaj do ściany. Ja sobie pieszoną wiem przewinę. To mi trochę zregeneruje żywotności. Wezmę coś innego. Co tu mam dużego? Mam udu kurczaka. Całkiem sporo śluzu. Może starczy do próbki. Wystarczyć to może by i wystarczyło. Tak, już to słyszeliśmy. Tak, kolejna pani. Szczecznica chyba próbowała się stąd wydostać. No niewiele jej się to zdało. Tak, zdecydowanie. Dobra, wskaźnik mówisz, żeby tam iść. Zobaczę, czy czegoś tutaj nie ma. A właśnie. Wyśmienity północny wiatr. Świetnie, to się przyda. Północny wiatr to jest taka petarda, która zamraża przeciwników. Jeżeli ktoś grał w Wiedźmina 2, to pamiętam może z intra, że na początku Leto użył tego, aby zamrożyć strażników króla, którego potem zabił. Więc teraz możemy użyć. Mam już taką przygotowaną, tylko mam chyba ulepszoną, a teraz znalazłem wyśmienitą. Wyśmienity północny wiatr. Potrzebuję 2 korzenie pimentu. Okej. Wygląda trochę jak mandragora. Oraz kłebirt. To mogę sobie samemu wytworzyć, a to pewnie będę musiał znaleźć u jakiegoś zielarza. Więc znajdziemy jakiegoś, będziemy mogli sobie to zrobić. Okej. A poza tym... Dański wojak. Może chciał na własną rękę zabić potwora? Niemądre posunięcie. Tak. Okej. Coś jeszcze mamy? O, kusza jakaś. Coś lepszego niż mam? Tak. Dużo lepsze. Tak, siła taką dużo większa. Dodatkowe doświadczenia. Nie mam przebicia pancerza, ale co tam. Dobra, wezmę sobie. Będzie taki mały upgrade. Właśnie na który to jest poziom kusza? Na 30. W sumie mam kuszę. Zapomniałem o tym, że mam jeszcze kuszę ze setu kota, ale... Pełno zabitych utopców. Dziwne. Wcześniej wydawało się, że potwór je toleruje. Najwyraźniej tylko póki trzymają się na dystans. Musimy się zbliżać do leża. Okej. Dlaczego krócej? Rozkładające się ciała, wszędzie pełno śluzu, no i ten odór. To mi wygląda na leże. Tylko czego, Geralt? Myśl. Bestia musiała tu być całkiem niedawno. Zbiorę próbkę. Tu zbiegają się wszystkie rury i korytarze. To co robimy? Zwabimy tu bestię. Niby jak, skoro nie wiesz, co to za potwór. Ale wiem, że lubi spirytus zmieszany z krwią. A tak się składa, że mam akurat trochę alkoholu. Wiedźmini zawsze mają alkohol. Zranić, albo... Spokojnie. Tu jest pełno ciał. Wykorzystam któreś. Wystarczy ci próbka, którą pobrałaś? Mam nadzieję. Ale i tak liczę na to, że pobiorę większą, jak już zabijesz potwora. Okej. Wtedy lek na jego jad nie będzie już potrzebny. W lecznicy mam kilku zatrutych pacjentów. Lek przyda się na pewno, a resztę próbki przebadam. Może odkryję jakieś interesujące właściwości. Okej. No dobra, no to bierzmy się do roboty. Biorę się do roboty. W walce ci nie pomogę, ale po niej mogę się przydać. Rozejrza się za jakąś kryjówką. Lepiej będzie, jak poczekasz na mnie na górze, albo wrócisz do siebie. Ale... Żadnych ale. Zaczekaj teraz w korytarzu, a jak pojawi się potwór, biegnij na powierzchnię. No dobrze. Szani, popatrz na mnie. Obiecaj, że nie będziesz się mieszać. Obiecuję. Dobra, dziewczynka. Teraz idź się schować. Uważaj na siebie, Geralt.
No dobra, Geralt, no to do roboty. A zdecydowanie cutscenki w tym rozszerzeniu chcą budować napięcie. Jeżeli tak to można ująć. Zwyczaj zlecenia na potwora nie są takie długie, powiedziałbym. Czyli troszkę to szybciej się rozgrywa i bez tylu cutscenek i rozmów. Ale cóż, dobra, jest zwykłe zlecenie. Wow. Co to jest, Geralt? Miał być spirytus. A wzdrygasz się, jakby to były wymiociny utopca. Wiemy. Szczury. Okej, szczury tylko uciekają. Chwytaj za miecz, Geralt, chwytaj za miecz. Żaba. Okej. Ktokolwiek mówił o tej żabie, mówisz miał rację. Dobra. Czy możemy się jakoś do niego uzbroić? Nie widzę żadnych... Czy wyciągnął srebrny miecz? Tak, srebrny miecz. Królewicz ropuch. Dobra. Co to może być? Czy to jest zwierzę? Nie wiem. Czy to jest przeklęty coś? Trupojad? Zwierzę? Relikt? Bestiarz niestety nic nie mówi. Wezmę olej przeciwko przeklętym, zobaczymy jak zadziała. Dobra. Poza tym mam północny wiatr i mam wyśmienity kartacz. Dobra. O! Dobra. Gwen? Próbujmy się zbliżyć do tego czegoś. Okej. Okay. Dajmy nam tarczę, ale okej. Okay. Zdobimy ją. Dobra, czym się pluje. A? Chciałem dronem, ale zdążył skoczyć. Okej. Okay. Musimy trzymać dystans jak podskakuje. Więc nikomu małe obrażenia zadajemy. Okej. Okay. Ostrożności. Tu jest ikni, tu jest ikni, dobra. Nie moment. Uciekaj, Geralt, uciekaj. Dobra, możemy rzucić parę kartaczy. Zobaczymy jak to zadziała. Średnio.
Tak, zadziała północny wiatr. Dobra, świetnie. Więc możemy udurzyć cię zadać. Dobra, chyba za bardzo go to nie broniło. Dobra, obrzucę go jeszcze kartaczem. To są darmowe obrażenia. Spróbujmy go igni. Tak, igni działa na niego bardzo dobrze. Spróbujmy może ciągły ogień. Okej, nie sięgam. Trzeba podejść bliżej. Okej. Zaadwikłem. Będziemy go chyba spamować igni, bo to wygląda, że działa najlepiej. Okej. Mogę jeszcze użyć czarcia Purhava? Nie. Smoczy sen, dobra. Żeby wzmocnić efekt igni. Okej. Okej. Nie wiem, czy to nie zadziałało. Gwen. Palenie chyba po prostu bardzo dobrze na niego działa. Okej. Jeszcze jedna taka rundka i po nim paść. Okej. To go nauczy. No dobra, to była dosyć całkiem długa walka. Muszę przyznać, że większość bossów z gry podstawowej nie masz tak dużo życia. I raczej walki z nimi nie trwają aż tak długo, więc... O, właśnie. Czyli to jednak był zaczarowany królewicz. Trzeba było go pocałować mieczem. Wielokrotnie. Przez ryj. Okej. Ponieważ tutaj się obłodzimy w objęciach troskliwej Szani. A, to ciekawe. Panowie, w złym momencie się tu pojawiliście. Okej, ktoś tam uzupełni mikstury. Aha. Okej. Już wiem, dlaczego Geralt na okładce rozszerzenia jest w samej koszuli. Podejrzewałem, że to się może wydarzyć. Jeszcze gadasz po ludzku. Już myślałem, że całą drogę będę rozmawiał tylko ze swoim odbiciem we wiadrze ze szczynami. Masz wiadro? Super, luksus. Gdzie ja jestem? Na Albatrosie, czy raczej Hak Barthi w tym dziwacznym języku. W drodze do Ofiru. Nie pamiętam, żebym zaciągnął się na statek. O nie, bracie. To raczej ciebie tu zaciągnęli. Ponoć zabiłeś ich księcia. A tak, ropucha z kanałów. Zaraza. Zaraza. Chyba mam szczęście, że mnie nie zabili na miejscu. Zależy jak na to patrzeć. Znam trochę ofirski. Słyszałem, jak mówili, że przyjechali tu na polecenie swojego króla, żeby odnaleźć i odczarować księcia.
Przysięgali na honor swój, swoich rodzin i pięciu pokoleń wstecz, że doprowadzą go do domu całego i zdrowego. A ja go zabiłem, świetnie. To teraz za punkt honoru obrali sobie pewnie doprowadzenie mordercy królewicza przed oblicze króla. A dobra, skoro już tu jest, możemy z nim pogadać. Coś ty za jeden. Felipe Calagrande. Drobny złodziejaszek, zawodowy szuler, w wolnych chwilach przewodnik po Oksenfurcie. I więzień. Czemu tu siedzisz? Też zabiłeś jakiegoś księcia? Według nich chyba się do tego przyczyniłem. Wynajęli mnie jako przewodnika, a ja doprowadziłem ich do kanałów, gdzie ty już rozprułeś brzuch temu ich królewiczowi. Wybacz. W porządku, nie twoja wina. Mogłem przecież siedzieć na tyłku w alchemii i grać w gwinta. Zamiast chwalić się, że znam Oksenfurt od podszewki. No nic. Dawno odbiliśmy od brzegu? Ja wiem. Nie, chyba nie tak dawno. Chociaż z drugiej strony... Zresztą co za różnica? Spora. Jeśli mają mnie stracić, niespecjalnie mi się śpieszy. A ja się w sumie nawet cieszę, że płynę do Ofiru. Ponoć mają tam białe konie w czarne paski. Zawsze chciałem je zobaczyć. A to nie są przypadkiem czarne konie w białe paski? Czarne w białe paski są w Zangwebarze. Jestem pewien. No dobrze, że nam się zoolog trafił. Była ze mną dziewczyna, rudowłosa medyczka. Ją też pojmali? Nikogo takiego nie widziałem. Byłeś tam sam. Okej. Okay. Znaczy udało jej się uciec. Mam nadzieję, że dotarła do domu. Próbowałeś się stąd wydostać? Ba, użyłem całego mojego uroku osobistego, ale wszystko na nic. Może zbyt słabo znam ofirski. Ja nie znam wcale. Będziemy płynąć pewnie za 2 tygodnie. Mogę cię w tym czasie pouczyć. Okej. Okay. Erkal! Oriale! Co on mówi? Kazał nam się zamknąć. Nie chciałbym się uczyć takiego języka. Mogę rozmawiać z kapitanem? Erkal Sokhan! Kalawech karachu alpachtagel! Milcz, psie. Zabiłeś księcia i odpowiesz za to. Gileam Valarch Kwarwert! Pomidorówka! Już byś nie żył. Rewarne ramy akane. Zemsta nie należy do nas, tylko do króla Malnarze. Przysięgliśmy na honor. Jak jest prowadzić mnie do kapitana? Wajt Alke Ul Egulat. Jak? Elkal! Wajtch? Może pierwszy z nich? Wajtch! Alke il egelitch! Elkal! Chyba coś pomyliliśmy. Urgergwend auwiter. Imshaval kolajat. Okej. Chyba nie zadziałało. Co się stało? Co on powiedział? Żebyś siedział cicho. I że za 2 tygodnie będziesz wisiał. Potem dodał coś w stylu, zobaczymy, komu wtedy będzie do śmiechu. Dlaczego? Co powiedziałem? Że chcesz kapelusz jego ciotki. Mniej więcej. Świetnie. Super. Daj spokój, nie ma co z nimi gadać. Cały czas tylko gniewnie grulgotają. Strasznie się wtedy nadymają, zauważyłeś? Jak ta sytuacja z egzorcyzmem w ostatnim życzeniu. Jak się one nazywają? Nie ma tu nikogo, kto mówi we wspólnym? Jest z nimi najemnik. Wygląda na Edirnczyka. To on mnie zwerbował, żebym pokazał im kanał. No i czarodziej, który nimi dowodzi. Też trochę zna. Słyszałem, jak rozmawiali. Ale wątpię, żeby któryś chciał z tobą gadać. Zamiast strzępić język, lepiej zdrzemnij się trochę. Czeka nas długa droga. Aż spać do końca życia, Geralt. Ciesz się. Nie chce mi się spać. Za to chciałbym, żeby przyszedł tu ktoś, z kim można się dogadać. A? Życzenia się spełniają. Witaj, Geralt. Pamiętasz mnie? Nie. Nie przypominam sobie. Jestem Gaunter Odim, zwany Panem Lusterko. Poznaliśmy się w Białym Sadzie. Pomogłem ci odnaleźć Yennefer. No tak, a teraz był na początku gry. Spotykamy.
I wygląda na to, że znowu potrzebujesz pomocy. Słyszałem, że grozi ci stryczek. No i tam nie gadajmy od razu ze stryczku, z pewnością Geralta nie powieszą. Strasznie słabo was tu karmię. Jeszcze nie próbowałem. Nie wygląda to najlepiej. Tak jak twoja sytuacja. Mógłbym spróbować cię stąd wydostać. Bo chcesz się stąd wydostać, prawda? Chcę, ale co ty niby możesz? Więcej niż myślisz. Pomogę ci, Geralt, ale muszę wiedzieć, że mi się potem odwdzięczysz. Jasne. Nie ma nic za darmo. Nie ma. W końcu jestem kupcem. To jak... Chcesz, żebym ci pomógł? Chcę. Umowa stoi. Po wszystkim spotkajmy się o północy na rozstajnych drogach pod wierzbami koło wsi Jantra. A i dam ci coś, żebyś o mnie nie zapomniał. Co? Bo się smakiem? Znak, że jesteśmy teraz wspólnikami. Ha. Z kim rozmawiasz? Przełamał tą łyżkę. Z nikim. Nie cierpię pływać. Nigdy nie pływam. Okej, ciekawy osobnik. Cholera, ja mam chorobę morską. Udało się przespać cały rejs. Życzenia się spełniają. Okej. To już jest druga katastrofa statkowa. Morska Geralta. Teraz moja stawka rośnie. Pomóż nam dotrzeć do Ofiru. A obiecuję, król sowicie cię wynagrodzi. Co z więźniem? Mamy go dowieść przez oblicze króla i klnę się na honor, że tak się stanie. Nie moglibyśmy po prostu przywieźć jego głowy waszemu królowi, tak jak tego drugiego? Ten drugi utonął i nic nie mogliśmy z tym zrobić. O, szkoda. Tego dowieziemy żywego. Poza tym chcę zobaczyć kaźń, którą król dla niego przygotuje. Jaką kaźń? Za królobójstwo grozi kąpiel w smole, obdarcie ze skóry i poćwiartowanie. Dawaj, Geralt! Załatwij ich! Yeah! No, to teraz macie przerąbane. O nie, mają maga. Troszkę się będzie z nim bawić. Ale co to dla nas? Czy mam jakiś ekwipunek? Nie mam oczywiście. Okej. Okay. Trzeba uważać na to coś. Okej, okay, mam jeszcze 6 ładunków, byśmy nie tego jadł w sierpcu. Okej. Okay. Igni nie działa. Na tarczowników. Aj, ciekaj. Okej. Okay. Szczęście mam jeszcze moje eliksiry. Okej, najpierw można by się zająć tą magią. Okej, trzeba się dodać. Na to również. Na to również. Dobra. Na nich arp powinien zadziałać. Okej. Ajaj, dobra. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem lepiej pójdzie. Te ataki maga są trochę takie niespodziewane.
Ciężko ich uniknąć. Mam nadzieję, że gra się zapisała na tym. Na wybrzeżu. A właśnie. Trzeba dobrze patrzeć na piasek. Okej, skrywaćmy ich. Aha. Tak się nie będziemy bawić. Ała. Okej, skrywaćmy ich znowu. Okej, Mac ciągle ucieka. No, trzeba będzie go jakoś inaczej dotknąć, może akcji. A na pewno zajmiemy się żołnierzami. Okej, jednego ciosu nie mogę wyprowadzić. Panowie. Okej, na nich chyba trzeba będzie Arden się zająć. Okej. Okej, skółka szybciej. Serio? Skąd to wylazło? Okej. Art. Aaaa! Takie są naprawdę głupie. Dobra, jeszcze raz. Może tym razem spróbuję użyć akcji, żeby jego zabić najpierw, tego maga. Zależy jeszcze, jak dużo on będzie miał HP-ków. I gnij akcji. Tylko jeszcze mamy mało czasu na użycie. Dobiegnięcie do niego. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tam jest. Serio? Na pewno muszę zabić tych żołnierzy. Coś mi się mówi, że jest jakiś skrypt, który mówi nie. Długo jak oni żyją. No więc może będę ich podbijał. Igni. Okej, jeden cios tylko w niego wchodzi. Resztę blokuje. Jest trochę irytujące. Okej. Że ten mag będzie mi troszkę pomagał. A teraz Art. W sumie Quenu również mogę użyć. Ej no, lepszy tak się nie robi. Okej, w końcu się przydał. No możemy poblokować trochę. Okej. Chyba Mak się zdenerwował. Okej, gnij. Szyja skółka. Dobra. Chyba teraz tak nie ucieka. Tak szybko. Okej. Chodź. Chcemy uciekać. Zdecydowanie przed tym chcemy uciekać. Chodź tutaj. Okej. Akcji kompletnie na niego. Ej no! Jak on to zrobił? W ogóle nie miałem szansy przed tym się obronić. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę.
W następnym odcinku ogarniemy to jakoś, tą walkę z tym magiem. I zobaczymy, co się dalej będzie działo w tym dodatku. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę, na razie, cześć!